Dzień dobry Państwu. Temat dzisiejszego wykładu brzmi redukcja tlenków azotu. Redukcja tlenków azotu. I napiszmy sobie tytułem wstępu. Tlenki azotu nie są bezpośrednio szkodliwe. Jeżeli nawet to w niewielkim stopniu, zresztą co nie jest szkodliwe w życiu. Myślę, że niesłodzona i niesolona na chudym mleku owsianka. Ale nie są szkodliwe. Podobnie jak azot. Sam azot, który zresztą jest znaczącym składnikiem powietrza. Natomiast tlenki azotu mają tą nieprzyjemną cechę, że łączą się z lodnikami węglowodorowymi, o czym za chwilę troszkę dokładniej powiem, każdy. Łączą się z lodnikami węglowodorowymi, tworząc już bardzo szkodliwe dla nas, dla organizmu związki. Napiszmy dalej tak. Otóż azot ma taką specyficzną budowę, że na ostatniej orbicie ma 5 elektronów. I właśnie to powoduje, że tworzy kilka tlenków azotu. A mianowicie są tlenek azotu, NO, przecinek, dwutlenek azotu, NO2, trójtlenek azotu, NO3, w nawiasie bardzo nietrwały związek przejściowy do innych tlenków azotu, prowadzący do innych tlenków azotu. Zamknąć nawias. Przecinek. Następnie podtlenek azotu N2O. W nawiasie. Pamiętamy, że jest to składnik ekranu. W stratosferze, który to ekran, zdaniem wielu specjalistów i naukowców, powoduje efekt cieplarniany i stąd też jest, podtlenek azotu bardzo niepożądanym związkiem, jeżeli wchodzi do atmosfery. Zamknąć nawias. I wreszcie pięciotlenek azotu N2O5. Napiszmy nową myśl, nową linię. Otóż wśród wymienionych tlenków azotu na pewno
statystycznie najczęściej spotykane są te dwa pierwsze. To jest tlenek azotu i dwutlenek azotu. Zdarza się nawet tak, że urządzenia do analizy składu powietrza, analizy spalin oznaczają tylko te dwa tlenki NO oraz NO2. NO oraz NO2, a czasem tylko NO2. To nowa myśl. Otóż te dwa tlenki powstają w wyniku dwóch prostych reakcji chemicznych, w których najpierw azot łączy się z tlenem i napiszmy to równanie N2 plus O daje nam 2NO. Oraz w drugiej reakcji, gdy tlenek azotu NO łączy się z tlenem i wówczas powstaje dwutlenek azotu. I napiszmy teraz to drugie równanie. 2NO plus O2 daje nam 2NO2. Te dwie główne reakcje dają jakąś konkretną siłę motoryczną, która je powoduje. No to dopiszmy. Pierwsza reakcja. AD1 to rezultat uboczny spalania w wysokiej temperaturze. Natomiast AD2 to rezultat nadmiaru tlenu w niskiej temperaturze. Oczywiście zależnie od pory, od godziny, doby, tworzone są różne warunki, o których tutaj mowa, AD1 i AD2. No, może alinea, napiszmy w dalszej kolejności takie stan. Otóż dla reakcji związanych z tlenkami azotu ważny jest ozon, który daje nam określone reakcje z ozonem jako grupa reakcji oraz drugi zespół reakcji to reakcja fotokinetyczna, łącznie tak nazwana, reakcja fotokinetyczna. I teraz pewnym ustępem zanotujemy. Reakcja z ozonem to
trzy zapisy równe chemiczne. O3 plus NO2 daje NO3 plus O2. NO3 plus NO2 daje N2O5. Dlatego właśnie podyktowałem, że to NO3 jest tlenkiem przejściowym, tlenkiem azotu przejściowym, trójtlenek azotu, a nie trwałym. I następnie N2O5 plus woda plus H2O daje nam 2HNO3. Kwas azotowy, który dają nam deszcze. Ten kwas azotowy nie jest aż tak mocnym kwasem jak inne znane kwasy, ale na pewno nie jest on bez wpływu na nasze oddychanie. Można powiedzieć, że jest także uciążliwy. Drugi zespół reakcji to reakcja fotokinetyczna. Składa się ona z trzech takich zapisów. Otóż NO2, dwutlenek azotu, przechodzi w NO, tlenek azotu i tlen. Następnie tlen plus dwie drobiny tlenu plus M, czyli metal, w obecności metanu jako katalizatora daje nam ozon O3 plus dalej krwi tej reakcji katalizator metal, czyli ułatwia reakcję. Następnie O3 plus NO daje nam znowu NO2 plus tlen uwolniony do atmosfery. Mamy więc taki stan dynamicznej równowagi. Równowagi, czyli takie jak gdyby powtarzające się reakcje. Chciałbym, żebyście Państwo mieli te reakcje, które tutaj podałem w swoich notatkach. I teraz to, o czym we wstępie do dzisiejszego wykładu już powiedziałem, a mianowicie określone uciążliwości. Otóż macie Państwo tutaj reakcje prowadzące do powstania azotanów organicznych nadtlenków. Ja o tym nawet wspominałem w trzecim naszym wykładzie, który miał temat schemat blokowy pełnej, kompleksowej technologii oczyszczania spalin, kiedy byłem w miejscu prostokącika odnoszącego się do węzła redukcji tlenku azotu. Można je podzielić jak gdyby na trzy takie etapy. A. Reakcje węglowodorów z ozonem prowadzą do powstania tak zwanych rodników organicznych. Macie tu zapisane te rodniki, a więc RCO plus, dwie laseczki do tlenu, i RCOO, dwie laseczki do tlenu. Następny etap, rodniki te reagują z tlenkiem azotu. Macie pierwszy rodnik, który reaguje z tlenkiem azotu, dając ten rodnik plus NO2. I drugi rodnik, który reaguje z tlenkiem azotu, dając ten rodnik plus NO2.
Następnie trzeci etap to jest ten najgorszy, bo powstają natlenki azotanów organicznych. Macie więc zapis, rodnik w połączeniu z NO2 daje oto ten związek RCO NO2, dwie laseczki do tlenu plus jedna druga O2. I gdy tą grupą rodnikową jest grupa pochodna metanu, metylowa, wówczas mamy tak zwany azotyn natlenku acetylu. To jest grupa metylowa, jest pierwsza w tym rzędzie grup węglowodorów. Tak się mówi, metan, etan, propan, butan, to tak samo się zaczyna od metylu. I właśnie ten związek jest taką ogromną trucizną. I właśnie ten związek jest taką ogromną trucizną. Mówiąc więc o tych truciznach, chciałbym, żebyście Państwo zanotowali sobie, niejako nawiązując, zawsze próbujemy łączyć przedmioty do toksykologii, następujące podane tutaj fakty. Oto ten związek, który przed chwilą żeśmy zapisali, należy do tej grupy, do grupy azotyny natlenków organicznych. Zapiszmy więc przede wszystkim A, czy po pierwsze, w ich obecności czerwone ciałka krwi, to jest hemoglobina zawierająca Fe plus 2, ulega utlenieniu do tak zwanej methemoglobiny. Do tak zwanej methemoglobiny, która zawiera Fe plus 3 i nie może się łączyć z tlenem, a więc nie transportuje go. Po drugie, B. Azotyny są prekursorami tak zwanych nitrozwiązków. Też o nich wspominałem w drugim wykładzie. Nitrozwiązków. W drugim wykładzie z tego przedmiotu. Czyli związków kancerogennych i mutagennych. To jest to, gdy w wyniku ich nadmiaru rodzą się chore, niepełnosprawne dzieci. I po trzecie, jako C, azotyny i azotany zmniejszają wartość odżywczą pokarmu. Wartość odżywczą pokarmu. Chodzi tu głównie o witaminy B oraz witaminę A. Witaminę B oraz witaminę A. I teraz, moi drodzy, przejdziemy do sprawy najważniejszej dla nas technologii. Najważniejszej dla nas technologii. Bo to już my musimy robić. Otóż podane tutaj są cztery przykłady reakcji NOX-ów w spalinach. Cztery przykłady reakcji NOX-ów w spalinach. No, dopisek przy okazji także z CO. Takie mamy cztery możliwości.
I są one następujące. A pierwsza możliwość, wprowadzając tlen do powietrza wtórnego, czyli dodatkowo do pieca. Tlen duży. B. Wprowadzając azot do powietrza wtórnego, dodatkowo do pieca. Mamy powietrze pierwsze i wtórne od dołu, ten nawór. Trzecie, C. Wprowadzając amoniak NH3 przed filtrem pyłowym. Trzeci wykład, narysowaliśmy poszczególne węzły. A więc przed węzłem filtrów pyłowych workowych. I D. Wprowadzając azot NH3 za filtrem pyłowym. D. Wprowadzając NH3 za filtrem pyłowym. Można sobie w nawiasie napisać. Taką propozycję właśnie przedstawił profesor Piecuch. Jako zalecano do wdrożenia, o ile będziemy projektować w przyszłości spalarnię odpadów, czyli zakład termicznej utylizacji odpadów, neutralizacji, unieszkodliwania i wykorzystania odpadów. To piszmy dalej. To ad D, ten sposób ad D wprowadzania amoniaku za filtrem pyłowym jest stosunkowo najczęściej spotykany. W projektach spalarni, jak i w istniejących spalarniach. Dlatego przybliżmy proste reakcje, które prowadzą do uwolnienia azotu z tlenków azotu do wolnego azotu. A więc przykładowo 4NO plus 4NH3 plus O2 daje nam 4N2 plus 6H2O. Tu jeszcze strzałeczka w górę idzie dalej do powietrza. Dopiszmy możliwość stosowania katalizatora w temperaturze 300-450 stopni. I druga reakcja, 6NO2 plus 8 cząstek amoniaku daje 7N2 plus 12H2O. Dopiszmy także strzałeczkę w górę, bo to jest właśnie uwolniony azot. Stąd zresztą tytuł, temat dzisiejszego wykładu. Jak wspomniałem, to jest jego najważniejszy w tej chwili moment. Chodzi o zredukowanie azotu, czyli uwolnienie go z tlenków do samodzielnego azotu, bo przecież wiecie, że azot stanowi główny składnik powietrza. Niejako przy okazji trzeba dopisać, że również się dzieje następująca reakcja. Wiązanie SO3 do siarczanu amonu. Zatem
nasz amoniak NH3 plus SO3 plus woda robina daje NH4KSO4. Jeżeli tu mamy wodór, kwaśny, siarczan, amon. Dopiszmy pod spodem. Te reakcje redukcji tlenków azotu, muszą odbywać się w wysokiej temperaturze. Zwróćmy uwagę, że przecież nim spaliny dotrą do węzła redukcji tlenków azotu, w nawiasie patrz wykład trzeci, zamknąć nawias, są przecież schładzane w poszczególnych węzłach. Głównie w węźle wymienników ciepła, a potem głównie w węźle uławiania gazów w nawiasie, który powinien być dwustopniowy, ale często nie jest z braku środków finansowych. Zamknąć nawias. Nowa myśl na nim. Pamiętajmy więc, że te spaliny przed doprowadzeniem do węzła redukcji tlenków azotu, trzeba ponownie podgrzać do wyższej temperatury. Wykorzystujemy do tego celu spaliny pierwotne. Najczęściej, proszę Pani nie widzi, proszę, żeby przeszła Pani tutaj do pierwszego rzędu. Proszę. Spaliny pierwotne. Na przykład z komory dopalania, które na przykład opływają przewody z tymi już w znacznej mierze oczyszczonymi spalinami w uprzednich węzłach, w nawiasie lub odwrotnie. Myśli, ważne jest podgrzanie. To znaczy te nasze chłodne mogą pływać rurki z tymi surowymi, brudnymi spalinami. Jest to kwestia zaprojektowania. Zamknąć na to. Nowa myśl. Otóż reakcja redukcji tlenków azotu może odbywać się prawidłowo i skutecznie w temperaturze rzędu aż
850 stopni Celsjusa. 850 stopni Celsjusa. Zatem zwróćmy uwagę, że spaliny trzeba tu znacznie podgrzać. Często z temperatury niewiele powyżej 100 stopni po tych przejściach przez poprzednie węzły. Myśli, nie jest to takie łatwe i takie szybkie. No oczywiście te bypassy, ta instalacja dodatkowego ocieplenia tych spalin też wymaga dodatkowych nakładów. Nowa myśl. Natomiast okazuje się, że te uprzednio zapisane reakcje redukcji tlenków azotu do wolnego azotu, redukcji tlenków azotu do wolnego azotu, mogą przebiegać w temperaturze tylko 350 stopni, około 350 stopni Celsjusza, pod warunkiem, że stać nas, to ważne, dwa słowa, stać nas na zakup katalizatorów. Otóż katalizatorami mogą być tlenki wolframu, wanadu, tytanu, no, także molibdenu, które są przygotowywane w formie najczęściej takiej przegrody porowatej, przez którą przepływają spaliny będące nośnikiem tlenków azotu i wstrzykniętego tam amoniaku NH3 i wstrzykniętego tam amoniaku NH3. Kropka. Zatem konieczna jest tu do wybudowania przez nas technologów, to ważne zdanie, przez nas technologów stosowna instalacja. Otóż mamy podany na przykładzie schemat takiej instalacji, czyli przewód. Tu też są zaznaczone strzałeczki, tlenki azotu plus amoniak i ten prostokącik. On jest tu, a tam powyżej jest widok takiej przegrody porowatej. Chciałbym, żebyście Państwo w swoich notach narysowali sobie ten przewód, tą strzałeczkę i popatrzcie, tu te punkty strzałeczkami płyną różne tlenki azotu. Jeden, drugi, trzeci przykładowo tlen. Tu
już płyną razem, bo został wstrzyknięty amoniak, wymieszany z amoniakiem. I przechodzą przez tą przegrodę. Popatrzcie, co wychodzi po przejściu przez tą przegrodę. Wychodzi azot. Wolny azot, tak jak w poprzednim równaniu. Plus par. Plus par. Takie, jakby to powiedzieć, przenośni cuda. A przecież te metale, te tlenki nie biorą udziału w reakcji jako katalizator. I tu jest taki trochę większy fragment tego schematu. Otóż, proszę Państwa, bodajże 3 lata temu pan adiunkt Janusz Dąbrowski obronił pracę doktorską z problematyki właśnie spalania, gdzie mierzył tlenki azotu, ocenił te tlenki azotu. I w jego instalacji, na których także prowadzicie ćwiczenia, na której to instalacji jest przeprowadzonych wiele prac dyplomowych, także naszych badań publikowanych, jako ten katalizator jest wmontowany i służy nam pięciotlenek wanadu. Poprzednio zapisaliście. Te katalizatory, takie drobne, bo przecież to jest urządzenie laboratoryjne, wykonał nam pan profesor Witold Gurliński, obecny prorektor do spraw nauki naszej Politechniki drugiej kadencji, na moją prośbę. Wówczas było to parę lat temu, kiedy to robił, chyba jeszcze nie był prorektorem, aczkolwiek wykonał. Zatem, jakby nie patrzeć, mamy tutaj na naszej uczelni specjalistę, który i jego zespół zapewne, który potrafi takie katalizatory zrobić, gdyby chciano budować spalarnię odpadów i zastosowano, przychylono się do tej mojej koncepcji, żeby właśnie tak był ustawiony węzeł redukcji tlenków azotu. Otóż, proszę Państwa, trzeba to zapisać. Niestety, amoniak wprowadzany do instalacji jest związkiem bardzo niebezpiecznym. Amoniak NH3 wprowadzany do instalacji jest związkiem bardzo niebezpiecznym. Otóż jest to związek łatwo wybuchowy, w szczególności, tu trzeba podkreślić, w szczególności wysokiej temperaturze. W szczególności wysokiej temperaturze. Napiszmy. Znane są w świecie przypadki potwornych tragedii, gdzie w wyniku wybuchu amoniaku zniszczono praktycznie całe zakłady chemiczne i zginęło wiele ludzi. Nawiasie, takim przykładem
chyba największej katastrofy był wybuch amoniaku we Włoszech, w miejscowości Soleto, ale także na mniejszą skalę miały miejsce takie wybuchy w Polsce. Między innymi w zakładach chemicznych, azoty w Chorzowie. Zamknąć na nic. Niestety muszę Was o czymś poinformować. Otóż ten projekt, a były jego trzy etapy na razie, który przewidywa i przewiduje, bo nie jest mi znany fakt, że coś zmieniono. Budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla miasta i okolic Koszalina, czyli po prostu spalarni, gdzie byłem opiniodawcą wstępnego studium, ogólnego studium i założeń techniczno-ekonomicznych, przewidywał oto takie uproszczenie, uszy na baczność, takie oto uproszczenie, że chciano dokonać wtrysku amoniaku, uszy na baczność. Co prawda pod postacią wodnika, no on się zaraz rozkłada, na wodę amoniak. Gdzie? Bezpośrednio do pieca spalania. Ja na takiej kopii posiedzenia zapytałem firmę, która była reprezentowana przez chyba 7-8 ludzi. Czy jest tu projekt? Jest. Jest. Pan tak. Ile lat pan jest po studiach? Trzeci rok. Czy pan wcześniej gdzieś pracował na instalacji? Nie. Powiedziałem, nie chodzi o to, że ten człowiek jest zły, głupi. Nie. To może być bardzo zdolny młody człowiek. Tylko to jest wszystko to, że w dzisiejszych czasach jest tak zwana dowolka. Każdy może zrobić, zgłosić działalność bez odpowiednich zaświadczeń, papierów. Oczywiście, że ja to mówię w dużym uproszczeniu, bo to może nie jest tak aż jak mówię, ale jest duża dowolność. I to jest walka o rynek. Walka o pieniądze przez te firmy de facto z Krakowa. A tu jest Politechnika z profesorem Piecuchem i z jego katedrą. Nie chcę przez to powiedzieć, że my byśmy to wszystko tak zrobili od A do Z, bo przecież my mamy inne obowiązki dydaktyczne, a tamta firma nie ma dydaktyki, bo ona samodzielnie wszystko prowadzi tylko pod kątem zarobkowania. Jest to firma komercyjna, jest zlecenie, mają kasy, nie ma zleceń, są bez pieniędzy. My mamy swoje etaty dydaktyczne. Aczkolwiek bez konsultacji ze mną. Ten projekt troszkę przycichł. Myślę, że on będzie kontynuowany. Są inne w tej chwili priorytety. W planie było 12 spalarni, buduje się chyba 6. Chyba mówię, bo nie mam dokładnych informacji. To wszystko z przecieków. Do tego projektu wrócimy i nie dalej jak kilka dni temu byłem prywatnie na spotkaniu z wicemarszałkiem Andrzejem Jakubowskim. Pytałem go o to i potwierdził, stąd przytaczam, że to nie jest odłożony projekt spalarni, że go nie będzie, jest troszkę, przynajmniej na razie, przeciągnięty w czasie, ale tak czy owak z odpadami
trzeba coś zrobić. Mówię o tym, żeby was ostrzec, że wszystko nosi za sobą, co zrobimy, ryzyko. Ryzyko wypadku, katastrofy albo odpowiedzialności formalno-prawnej, jak się pod tym podpisujemy. Otóż, moi drodzy, te schematy, które tu przedstawiłem, to są schematy z... Czy ktoś nie ma może? Proszę się zgłaszać. Czy świąteczne ciasto mają wszyscy? Tak? Te schematy są przedstawione za profesorem Lorberem, dyrektorem Instytutu Gospodarki Odpadami na Uniwersytecie w Leoben, gdzie zostałem zaproszony na cykl wykładów z termicznej utylizacji odpadów. Pan profesor Lorber był także w Koszalinie dwukrotnie ze swoim zespołem, a z mojego zespołu doktor inżynier Tomasz Dąbrowski też miał w Austrii na Uniwersytecie w Leoben krótki staż naukowy właśnie w Instytucie profesora Lorbera. Otóż, moi drodzy, idąc już tym tropem, a więc tym, że właśnie w Austrii jest położony nacisk na tego typu instalacje, jak i w ogóle na spalarnie, bo pierwsza taka wiodąca spalarnia w Europie powstała właśnie w Wiedniu, w Austrii. Jest ona w tej chwili kultowa, bo wszystkie wycieczki tam jeżdżą, ale to na marginesie. To układ, tak jakbyście popatrzyli na to wizualnie, tej kolumny i tego węzła redukcji tlenków azotu wygląda w ten sposób. Widzicie, tu macie dostawę amoniaku, tlenków, przechodzą przez pierwszy próg i potem przez te katalizatory w górę. Chciałbym na zakończenie dzisiejszego świątecznego wykładu w Wielki Piątek prosić was o zanotowanie jeszcze takiego w sumie ważnego zdania w trybie uwagi. Napisz. Otóż te katalizatory zbudowane z tlenków metali wyżej wymienionych są często budowane w ramach, jak na schemacie, w formie różnego rodzaju, różnego kształtu, blaszek, przecinek, łusek, blaszek, łusek. I jeżeli ktoś z nas, pisze, jeżeli ktoś z nas będzie w przyszłości pracował w branży specjalizacji termicznej utylizacji odpadów i sięgnie po literaturę specjalistyczną, obcojęzyczną, a często także polską. To te polowate struktury będące katalizatorami są po prostu nazywane,
są po prostu nazywane. I teraz w innym kolorze. Plastrami miodu. Plastrami miodu. Myślimy już normalnie, myślimy. I to bez żadnych komentarzy. Bez żadnych komentarzy. W nawiasie, jako oczywistość dla fachowców. Prawda? Jako oczywistość dla fachowców. Zamknąć nawias. Myśli. Osoba niezorientowana. Przeciwnie. Wchodząca w taką specjalizację może więc mieć problem, jak to odczytać. Może więc mieć problem, jak to odczytać. Także w polskim. Myślnik. Stąd ta uwaga typu dygresji. Stąd ta uwaga typu dygresji. Proszę Państwa, jeszcze proszę o chwilę uwagi. Otóż, jak Państwo wiecie, minęła godzina 12, a od godziny 12 są już godziny rektorskie. Ten Wielki Piątek, wielkie święto, może największe w sensie jakości, chociaż część się zgodzi ze mną, że może na widzenie jest sympatyczniejsze. Większe prezenty, dłuższe święto katolickie. W związku z powyższym mamy taki dzień, Wielki Piątek, co prawda największy post, ale jednak dzień przedświąteczny, stąd dziękując Wam, żeście przyszli, bo przecież wykład nie jest obowiązkowy, ale ja sobie to cenię, że przychodzicie. Macie taki ode mnie, i od mojej żony maleńki poczęstunek typu jajeczko i tam jakiś chlebuś, odrobinę słodyczy. Chciałem Wam wszystkim życzyć miłych, spokojnych, rodzinnych świąt Wam i Waszym najbliższym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.